Zaczynamy kolejny film z LK7. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, ale dziś znajdujemy się w zupełnie innym miejscu, bo lecimy bezpośrednio linią kolejową LK7, czyli linia kolejowa w kierunku Otwocka, bezpośrednio od Warszawy Wschodniej. Aktualnie mamy tutaj tylko i wyłącznie dwa tory, ale po przebudowie będą już łącznie cztery tory, dwie pary dla pociągów podmiejskich, znaczy para dla pociągów podmiejskich i para dla pociągów dalekobieżnych. Przystanek kolejowy Warszawa Anin znajduje się w tym miejscu, tutaj kawałek dalej mamy kanałek, który właśnie w tym miejscu przecina całą część, ale już kawałek dalej powstaje nowe przejście podziemne właśnie w tym miejscu, ponieważ będą też nowe przejścia podziemne na terenie całej tejże nowej inwestycji. Ale dolatujemy już bezpośrednio do Warszawa Wawel, która się znajduje w tym miejscu. Tutaj trochę się zmienia. Nawet bym powiedział, że trochę nie do poznania. Aktualne przejście podziemne jest wyburzone na większości trasy starej. Perony zostaną całkowicie odnowione, tak aby się łączyły w jedną nową już część. Będą oczywiście windy do przejścia podziemnego, a to jak aktualnie wygląda, tylko i wyłącznie pokazuje poziom prac zaawansowanych. Nie widzimy jeszcze nowego torowiska, które w tym miejscu będzie się pojawiać, a będzie biec ono bezpośrednio do Warszawa Anin, gdzie aktualnie ta inwestycja się kończy, ponieważ tam dalej będzie budowane w ramach kolejnego projektu i kolejnego przetargu. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo podkładów, które jest poukładane na terenie całego placu budowy, stąd jest rozwożone, bo tutaj po prostu jest bardzo dużo torów, które będą całkowicie nowe. To jak widzicie jeszcze raz, to przejście podziemne, które powstaje. Nowe przejście podziemne, tak jak powiedziałem, będzie dosyć podobne do tego, jak wcześniej wyglądało, z tym, że będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, no i nie będzie przeczekać, będzie całkowicie unowocześnione do aktualnych standardów BHP i tak dalej, więc aby to wszystko wyglądało dosyć podobnie na wszystkich stacjach, a tych przejść podziemnych naprawdę będzie co niemiara na całym odcinku, bo jak patrzyłem sobie tutaj wcześniej na mapę, to faktycznie przejścia podziemne na przejściach podziemnych, na przykład w tym miejscu, kolejne przejście podziemne, to jest bezpośrednio na wysokości tutaj ulicy Jana Skrzyżenieckiego, w tym miejscu będzie kolejne z przejść podziemnych. Wszystkie też przejścia podziemne, zazwyczaj wszystkie, będą miały pochylnie, czyli jeśli będzie wind, znaczy jeżeli jest pochylnia, to nie ma windy, a ponieważ dobrze wiemy, jak windy się często psują, to może i nawet dobrze bym powiedział, bo w ten sposób nie będzie miało się to zepsuć i cały czas będzie dostępny dla wszystkich. Przy tego typu też przejściach oczywiście nie ma wyjść na środek torów, ponieważ nie ma tutaj jakichkolwiek potrzeb do tego typu, ponieważ w tych miejscach najwyraźniej w świecie nie będzie peronów. Kolejne przejście, które jest potrzebne. Ogólnie tutaj dzięki tym nowym przejściom podziemnym, to z mojej osobistej opinii, te rejony się faktycznie połączą ze sobą, bo tutaj jak mamy kolejną część, która rozdziela tutaj na dwie części właściwie te tereny, połączy w jedną całość. Najlepszym przykładem jest tego Warszawa Gocławek, gdzie na nowy przystanek kolejowy, który jest całkowicie przesunięty pod wiadukt Marca, będzie to nie do poznania. O tym, że wiadukt Marca będzie, właśnie pod wiadukt Marca będzie nowe przejście podziemne, znaczy nowy peron, wiemy już od dawna, właśnie w tym miejscu się będzie znajdować i tu, gdzie aktualnie lecę, to jest miejsce, gdzie będą tory. Tu będą tory, po prawej stronie, gdzie aktualnie są tory, to jest tylko i wyłącznie to tymczasowe torowisko i w tym miejscu będzie w przyszłości peron. Z tego peronu będą wejścia bezpośrednio na wiadukt, gdzie są przystanki autobusowe i to będzie naprawdę bardzo dobra przesiadka. Będą tutaj windy, no bo jest mało miejsca na wiadukt i zwykłe też schody. Tu dalej mamy oczywiście torowisko. Po prawej stronie będą pociągi podmiejskie, po lewej stronie będą pociągi dalekobieżne kursowały. No jak widzicie, te elki peronowe się tutaj jeszcze kawałek ciągną i niedługo będzie oczywiście przerzucenie całego ruchu kolejowego w tym miejscu na drugą trasę, która jest aktualnie budowana i jeszcze całkowicie nie zelektryfikowana, ponieważ to będzie się łączyć w jedną całość, aby po prostu rozpocząć dalsze prace na odcinku praskim tejże inwestycji, bo tam aktualnie pociągi jeżdżą wszystkie i dalekobieżne i podmiejskie, a to się będzie musiało zmienić w najbliższym czasie. Natomiast to, co widzicie jeszcze tutaj na ujęciach, to jest nowe przejście podziemne od drugiej strony, to jest przejście podziemne od strony południowej stacji.
Stąd będziemy mogli sobie wchodzić bezpośrednio na nowy peron. No i też co warto podkreślić, ponieważ jak widzieliście, peron będzie w innym miejscu pod wiaduktem Marsa, przynajmniej po części. To też oznacza, że aktualnie stare perony zostaną całkowicie wyburzone i nie będzie tak jak wcześniej dwóch peronów, będzie tylko i wyłącznie jeden peron dwukrawędziowy, więc to też się faktycznie zmieni. Więc ten tutaj drugi tutaj stoi aktualnie już po części bez stanowiska, po części z siecią trakcyjną, po części z torami. On będzie całkowicie wyburzony, możecie się z nim żegnać, ogólnie z wszystkim tutaj się stoi, ponieważ będzie to w zupełnie innym miejscu. Według mnie ta zmiana jest bardzo dobra, bo dzięki temu osoby jadące w kierunku Tamaratawa będą mogły tutaj wsiąść bezpośrednio na przykład w pociągi i podjechać do Warszawa Gocławek i później wsiąść w autobusy i jechać dalej. To według mnie będzie dobre miejsce przesiadkowe, a jak widzicie, tak aktualnie to wygląda. No nie wygląda najnowocześniej. Ławki trochę mają do życzenia. Oczywiście odśnieżenie przez PKP, to wiem doskonale, że ostatni śnieg zaskoczył wszystkich, w końcu zimą nie pada śnieg. I też widać bardzo dobrze, że tu jest kolejne przejście podziemne. To przejście podziemne nie będzie się jakkolwiek łączyć z peronem, ponieważ jest w zupełnie innym miejscu, ale ponieważ w tym miejscu kiedyś, jakiś czas temu, był już przejazd kolejowy, on został zlikwidowany w ramach właśnie budowy wiaduktu Matasa i tak dalej, to tutaj w tym miejscu nie będzie ponownie przejazdu kolejowego, czy też przejścia dla pieszych, będzie tylko i wyłącznie przejście podziemne. Dzięki temu też wszystkie przejścia naziemne na tej linii są nam zlikwidowane, dzięki czemu pociągi dalekobieżne będą mogły jeździć z znacznie większą prędkością, co akurat przyczynia się oczywiście na pozytywne, przynajmniej w teorii, zadowolenie mieszkańców, znaczy pasażerów pociągów, już pomijając ceny, które aktualnie trochę wzrosły. Tak jak widzicie, tak wygląda całkowicie przelot nad już nieistniejącym torem, wraz właśnie z tym nowym przejściem podziemnym. Przejście podziemne będzie robione etapami oczywiście, więc najpierw to, co teraz widzimy, będzie konstrukcyjnie zamknięte od góry, na tym zostanie ułożone nowe torowisko i wtedy zostanie przerzucony ruch pociągów na linię 506, czyli Alka 506, która jest bezpośrednio do Warszawy Wschodniej, z pominięciem przystanku kolejowego Warszawa Olszynka-Grochowska. Wtedy pociągi dalekobieżne i pociągi podmiejskie będą w ten sposób objeżdżać część Dąbrowską. Przy okazji mieszkańcy może trochę odpoczną sobie od hałasu pociągów, jeśli taki im doskwiera aktualnie. Też tutaj zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz, którą zobaczyłem. Jest tutaj pewnego rodzaju, jak mnie wam, tak patrzę z perspektywy widza, kolektor ściekowy, który jest jeszcze zrobiony tak po staremu z cegieł całkowicie. Chętnie bym do niego wszedł, zobaczył jak wygląda. Aktualnie tam coś dzieje, jest jakaś dziura i chyba, jak rozumiem, jest wypompowana woda ze środka. Ale taka ciekawostka, którą tutaj zobaczyłem, jak chodziłem po placu budowy w okolicy, szukając różnych miejsc do latania dronem. Nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj znajdę. Także można tutaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Tutaj na dole jeszcze, gdzie się znajdujemy, właśnie w tym miejscu, gdzie aktualnie nie ma zupełnie torów, po przebudowie będą się znajdować właśnie dwa tory dla pociągów dalekobieżnych i aktualnie właśnie w tym miejscu, gdzie teraz lecimy, będą się one znajdować, już lekkie wykopy, wyrównywanie terenu się znajduje, a dalej mamy już powoli powstającą sieć trakcyjną. Oczywiście na razie tylko i wyłącznie słupy od sieci trakcyjnej są wbijane, różnego rodzaju bramki na tej trasie się pojawiają, a sieć trakcyjna jeszcze jako taka nie ma, no bo wiadomo, nie będzie sieci, dopóki nie ma torowiska. Bądźmy szczerzy, o wiele prościej się buduje torowisko, jeżeli nie ma nic u góry. Tutaj jakby ktoś z was się zastanawiał, czemu ten pociąg wyglądał jakby jechał na wstecznym, to nie jechał faktycznie do przodu, tylko film jest odtworzony od tyłu, więc tutaj parę ujęć jest też w ten sposób, żeby ładnie się łączyło w jedną całość. Tutaj wracając do tego, co widzimy na ekranie, możecie zobaczyć nowe tory, nowe szyny, podkłady poukładane i lecimy teraz bezpośrednio nad linią 506, tutaj będzie odjeżdżać właśnie w kierunku lasu i objeżdżać Olszynkę Grochowską. Co z minusów na temat tej całej przebudowy, to nie mogę powiedzieć o tym, że będzie tutaj pozostawione dojście do lasu. Nie będzie wybudowanego ani nowego przejścia dla pieszych w postaci kładki, ani przejścia podziemnego do lasu. Będzie tak jak wcześniej, czyli trzeba nie przechodzić przez tory. Z tym, że mają wrócić tutaj ponownie, tak jak to było przed przebudową, przejścia dla pieszych, znaczy przejazdy kolejowe, ale ze szlabanami, które są nieruchome, czyli są na stałe zamontowane, jeśli nie ma potrzeby, to po prostu, żeby nikt nie wjeżdżał żadnym samochodem. Piesi, jak dobrze wiemy, cały czas będą tędy chodzić, ale według mnie przydałoby się tutaj po prostu zorganizować jakąś aktywną sygnalizację świetlną. Doskonale wiem, czemu to nie jest tutaj zrealizowane niestety. Wybudowanie przejścia podziemnego by było dosyć dużym kosztem, który pewnie by nie był... który
nie przekładałby się aż tak na duże natłoczenie pasażerów w tym miejscu, ponieważ pieści by przychodzili tylko wyłącznie do lasu. Ale ponieważ wiem, że dużo tych osób tędy chodzi, żeby dojść do lasu w krótszy sposób, wyprowadzić w sali i tak dalej, to by się przydało w tym miejscu. A czemu nie powstało przejście dla pieszych oficjalne, naziemne, aby mogli tutaj chodzić ludzie? Dlatego, że wtedy, jeżeli jest takie przejście dla pieszych, pociągi muszą jeździć z mniejszą prędkością. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby tu aż taką prędkością pociągi jeździły, ale jeżeli jest przejście w poziomie z linią kolejową, krzyżujące się, to wtedy faktycznie pociągi muszą jeździć z mniejszą prędkością. Tutaj dalej widzicie właśnie LK506, która właśnie przez ten las się przecina. Tutaj ogólnie większość pracy jest już zrobiona. Nie ma niektórych jeszcze słupów od sieci trakcyjnej i semaforów na całym odcinku. Natomiast w większości miejsc to tylko wyłącznie już czeka na zamontowanie sieci trakcyjnej na całym tym odcinku. Tutaj dalej mamy Warszawę Antoninów, która się znajduje jeszcze kawałek dalej, ponieważ nie mam dalej ujęć, to już w tym miejscu mniej więcej wam pokazuję, gdzie to się znajduje. No i stąd bezpośrednio pociągi mogą bezkolizyjnie wjechać w kierunku Warszawy Wschodniej, przynajmniej aktualnie. Też dzięki takiemu objazdowi pociągi będą mogły jechać w przyszłości stąd bezpośrednio na Warszawę Gdańską na przykład, w ramach przebudowy Warszawy Wschodniej. Lecimy dalej. W tym miejscu jest właśnie to przejście dla pieszych, o którym mówiłem, przez które piesi przechodzą mimo wszystko, nawet jeśli nie mają pozwolenia. Ale dalej mamy kolejny przystanek, czyli Warszawa Olszynka Grochowska. Tutaj do odpowiadam. Ta kładka, którą widzicie teraz po prawej stronie, ona zostanie całkowicie nieduszona. Z tego, co widziałem w projekcie, ona nie jest właściwie do przebudowy. Jedyne, co się zmieni przy niej, to będą wstawione nowe windy do tej kładki. Rozumiem całkowicie, czemu nie powstaje tutaj przejście podziemne. Wiązałoby się to z przebudową dużej ilości torów PKP Intercity, które ma tutaj z boku, a dla nich wyłączenie z użytku tych torów byłoby dosyć dużym utrudnieniem i na pewno większym kosztem. Tym bardziej, że to byłoby współpraca pomiędzy PKP PLK a PKP Intercity. To się nie łączy ze sobą mimo wszystko w jedną całość. To, że na początku jest nazwa PKP, to nie oznacza, że te firmy ze sobą się współpracują. Natomiast to, co faktycznie się zmieni przy kładce, to to, że pojawią się windy i będzie bezpośrednie przejście z przystanku kolejowego na ziemne w postaci szlabanów do ulicy. No tutaj, która jest pobliska do przystanków autobusowych i tak dalej. Więc to jest jedyna zaleta. Tutaj to przejście dla pieszych, które się znajduje po drugiej stronie zejście z peronu, również pozostanie. Lecimy dalej do ostatniego przystanku kolejowego na tej trasie. To jest zupełnie nowy przystanek, który jeszcze nie powstaje de facto, ale będzie się w tym miejscu znajdować. Ja wam pokazuję mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Nie wiem z góry, odpowiadam, kiedy rozpoczną się tutaj prace budowlane do tego przystanku. Domyślam się, że dopiero wtedy, kiedy zostanie przerzucony ruch kolejowy główny na właśnie linię 506, bo wtedy faktycznie będzie można tutaj zamknąć ruch pociągowy i też rozpocząć większe prace. Tutaj chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że już w tym miejscu, podczas wcześniejszej budowy tej linii kolejowej, jest duża przerwa pomiędzy dwoma torami. To oznacza tylko wyłącznie, że już wcześniej było przewidziane, że tutaj peron powstanie. Rezerwa została pozostawiona, chociaż sam przystanek nigdy nie powstał później. Tory zostaną całkowicie przebudowane w tym miejscu, jeżeli chodzi o torowisko, czyli nowe podkłady i tak dalej, ale w tym miejscu miejsce zostało pozostawione i peron właśnie w tym miejscu będzie się znajdować, czyli będzie to peron wyspowy po samym środku, dwie krawędzie peronowe. I może was nie zdziwię, a może zaskoczę, nie będzie tutaj przejść podziemnych. Jedyne wejście na ten peron będzie tylko i wyłącznie w kierunku Pragi, nie w kierunku Olszynki Grochowskiej, co KTH na minus mimo wszystko. Chociaż nie wiem do końca, jakby tutaj można było dojść do Olszynki Grochowskiej, takie kładki musiałyby być niezłe. Natomiast co najważniejsze, będą tutaj dwa zejścia na jednym i drugim krańcu peronu w postaci przejścia przez torowisko, znaczy przez jeden tor właściwie. Tutaj do was pytanie mam, co to jest, co to za silnik, który tutaj znalazłem? To wydaje mi się, że to jest jakiś element wentylatorni czy czegoś innego, których elementów tutaj wcześniej stał, ale jestem ciekawy waszych komentarzy, co to jest. Powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, a wygląda całkiem ciekawie. Natomiast w tym miejscu właśnie będzie się znajdować no, przystanek wcześniej nazywane Warszawa Wiatraczna, ale teraz właśnie się będzie nazywać inaczej, czyli Warszawa Gocław. Co sądzicie o tej nazwie? Czy według was to tak powinno się nazywać, czy może powinno to się nazywać tak jak wcześniej Warszawa Wiatraczna? Znaczy, nie Warszawa Gocław, tylko Warszawa Grochów. Mój dobry błąd, wcześniej powiedziałem dobrze. Czy według was Warszawa Grochów jest lepszą nazwą od Warszawa Wiatraczna? Ja chyba powiedziałbym wam szczerze, że Warszawa Wiatraczna byłaby tyle lepsza, że nie kojarzyłaby się tak dobrze i tak mocno z poprzednim przystankiem, który się nazywa
właśnie Warszawa, Gocławek, bo obydwie nazwy są na G, Olszynka Grochowska też na G, a tu mamy Grochów. No, ciekawie to się łączy w jedną całość. Zobaczymy, czy pasażerowie nie będą się mylić z różnymi przystankami, że wysiadają, chcą dojechać gdzie indziej, a wysiadają zupełnie gdzie indziej. Tak mniej więcej wygląda ta cała budowa. Starałem się was nie zanudzić w tym filmie, mniej więcej opowiedzieć, co tu powstaje. Tutaj na dalszym odcinku oczywiście żadne przejścia podziemne nie powstają, bo tu jest tylko łącznie dwa tory, a reszta torów to jest od PKP Intercity, więc to się nie łączy w jedną całość, to nie jest tylko jedna przebudowa. I tam dalej znajduje się Warszawa Wschodnia. Tymi torami trzeba byłoby jeszcze trochę jechać, ale spokojnie, kiedyś te pociągi dojadą do Warszawy Wschodniej i również z przebudową właśnie w tamte rejony dojadą. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam Was bardzo serdecznie również do wspierania, jeśli chcielibyście, aby kanał się jeszcze bardziej rozwijał, żeby było więcej filmów nie tylko i wyłącznie z Warszawy i może jeszcze bardziej ciekawych i odjechanych. Zapraszam bardzo serdecznie obok przycisku subskrybuj. No i na koniec przypominam Wam, że cały czas możecie głosować w licytacji na spacer z Biznesem i Sukutem. Teraz macie link do tego w opisie i w karcie. No i oczywiście będą jeszcze inne atrakcje. Jeszcze jedna licytacja się pojawi na dniach. Bardziej powiązana z Sykutem niż ze mną, chociaż będzie w filmie ze mną. I to bardziej też dotyczyć będzie Was. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!